Dzień dobry Państwu. Dawno się nie widzieliśmy, także trzeba coś powiedzieć. No jak Państwo wiecie, mówię tylko z sensem i to, co się dzieje. Nie będę mówił, co będzie, bo po co to mówić? Wy Państwo lepiej wiecie, aniżeli ja sam. Ale chcę zwrócić uwagę na te wydarzenia, które były odnośnie powołania przez Andrzeja Dudę premiera. Szanowni Państwo, dla mnie to jest taki gaj małpi. Wiadomo, że PiS nie zdobędzie większości, bo nie da się. Nawet gdyby oddawali wszystko, to też nie przejdzie. Platforma Obywatelska, czyli koalicja, wiemy doskonale i wy Państwo też musicie wiedzieć, że Donald Tusk odchodzi. On idzie do Europarlamentu, na szefa. Kto będzie premierem, kogo wyznaczy na następcę, trudno powiedzieć. No chyba, że będzie piastował dwa urzędy. Jest to też prawdopodobne. Ale ja chcę powiedzieć o czymś innym. O czymś, co jest o największym zagrożeniem dzisiaj dla całego świata. I zobaczcie Państwo, te nasze media tak trochę powiedzą, trochę nie powiedzą, ale jak się okazało, to wszystkie państwa islamskie się zjednoczyły. Nawet Jemen. Proszę Państwa, wygląda na to, że będzie zagłada narodu żydowskiego. Ale nie tylko, bo to są największe armie świata. Świat właśnie arabski. Przecież w bardzo bogatych państwach arabskich są szkoleni wojskowi. W Kuwejcie, w Katarze, we wszystkich pozostałych państwach. A chcę wam powiedzieć, że Jemen nienawidzi Izraela. On przystąpił dzisiaj do wojny. Oficjalnie powiedział wojnę Izraelowi. Ale również i Ameryka dostanie. Bo główne zło i siedziba tego wszystkiego to jest w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Netanyahu nie mówi, ile tysięcy dzieci zamordowali w tej chwili w Palestynie? Samych dzieci zostało zamordowane 5 tysięcy. 5 tysięcy. Nie liczę kobiet, nie liczę mężczyzn, ale samych małych dzieci. I nic. Netanyahu nic nie powie, ale powie, że zabito, że zginęło w Izraelu 1000 dzieci żydowskich. A czym się różni dziecko żydowskie od palestyńskiego? No chyba tym, że jest nieobrzezane. A niestety tutaj Netanyahu przesadza. W Polsce jest to samo. W Polsce rządzą ludzie o podwójnych nazwiskach. I wy chcecie dobrobytu? Proszę Państwa, mogliśmy startować do wyborach, ale po co? Po co? Z kim? Dla kogo? Dla tego cyrku, który jest? Czy wy tego nie widzicie? Ważne jest to, no, że będzie wojna chyba. Jarosław Kaczyński dawno powinien odejść. I teraz pytanie. Czy ktokolwiek odpowie? Ja wam dzisiaj odpowiem. Nikt nie stanie przed żadnym sądem i trybunałem. Dlatego tylko, że to referendum, które było, Kaczyński wprowadził je celowo i świadomie. Bo konstytucja Kwaśniewskiego jest całkowicie nielegalna. Ale to całkowicie nielegalne. Tak samo jak i to referendum. Tu było 40,91, a tam było 42,86. No to więc jak Państwo myślicie? Które było sfałszowane, to czy tamto? A może oba? Właśnie. I oba zostały sfałszowane. Ale wróćmy do tej wojenki, która się szykuje. Ja nie wiem, dlaczego Wojsko Polskie wyjeżdża na wojnę, gdzie? Do Izraela. Szanowni Państwo, 39 rok, czyli II wojna światowa, Żydzi w Warszawie mówili do SS-manów, to nie jest nasza wojna, to jest wojna polska wojna. To co oni teraz robią? A czy żołnierz polski ma walczyć i umierać za co? Za Izrael? A co to Izrael jest? Oni na całym świecie wszystkie wojny rozpętali.
I Bóg ich ukaże teraz bardzo przykładnie. Możecie Państwo wiedzieć, że tak się stanie. Bo to, co się wydarzyło w ostatnich kilku dniach, my wiemy, że media o tym nie mówią, ale mamy inne informacje. Polska musi się mieć na baczności. I to bardzo, bardzo, bo może się odbić to rykoszetem i dostaniemy po głowie. Dostaniemy po głowie, nam nikt nie pomoże. Nikt nam nie pomoże. Ameryka? Ameryka sama zakłada potrójne pieluchy już. Zobaczcie Państwo, jakie protesty są w Stanach Zjednoczonych. Ludzi z islamu, Chińczyków między innymi i nie tylko. Oni mówią wyraźnie, my nie chcemy mieć nic wspólnego z Izraelem, ale Żydów w Stanach to jest 70% pochodzenia żydowskiego. Oni tak podjudzają. A kim jest prezydent Stanów Zjednoczonych? No właśnie, to jest właśnie jeden z nich, nie tylko on. Bo tamtego jest bardzo dużo. I to jest wielkie zagrożenie dla Polski. I dlaczego Polacy pchają się do tego wojska? Czy wy jesteście całkowicie niepoważni? Czy wy naprawdę chcecie być pochowani w workach? Milion worków. 2,20 m na 99 cm zostało zakupione przez MSWiA. Zobaczcie Państwo. To prawo, które jest, nie dotyczy Polaków. Nie dotyczy. Bo jesteśmy Polakami, to dotyczy tylko goi. Jak to? Dwóch ministrów kryminalistów? I co? Myślicie, że pójdą siedzieć kiedykolwiek w życiu? Bo to jest układ magdaleński. Raz my, raz wy. Kruk krukowi oka nie wykole, ale was zniszczą całkowicie. I to doszczętnie. Doszczętnie. I niestety, ale taka jest prawda. I musicie to wiedzieć. Musicie być przygotowani na każdą ewentualność. Uważajcie, bo w tej chwili bardzo dużo żydostwa z Izraela przylatuje do Polski. Po cichutku, bo nie robi się szumu i nagłaśniania. Proszę Państwa, szykuje się gehenna. Tragedia narodu polskiego i państwa polskiego. Jeżeli się nie otrząśniecie, to was nie ma. I nas też. Chcę powiedzieć o tym zadłużeniu Polski. Dlaczego nikt nie mówi o drugiej RP, chociaż się mówi o, że trzecia RP to państwo suwerenne. Proszę Państwa, nigdy nie było suwerennym, nie jest i nie będzie. Musicie to zrozumieć. Nie jesteście suwerenami, jesteście niewolnikami. Suwerenami jest tylko druga RP, a w szczególności te osoby, które posiadają dowody suwerena. Chcę Państwu powiedzieć, dzisiaj ukazał się w Rzeczypospolitej wywiad mój dla tej gazety. Proszę sobie kupić i przeczytać. Bardzo ciekawy artykuł i tam tym razem nie przekręcono ani jednego zdania. Ludzie już w chwili obecnej zaczynają rozważać kwestię dowodów suwerena, metryk osób żywych. Dlaczego? Ano dlatego właśnie, że to jest jedyny ratunek. Nawet nosa nie ma prawa dotknąć, a jeżeli dojdzie do czegokolwiek, to będziemy się bronić. Tak, będziemy się bronić. Przecież to, co było w czasie II wojny światowej, to zobaczcie Państwo, Żydzi Polaków mordowali. Ja mówię to otwartym tekstem. Po wojnie też to było, bo byli tak zwanymi mordercami w Urzędzie Bezpieczeństwa Narodowego. To oni, mojego ojca katowali, moją matkę katowali. Ja widziałem to. Mi ktoś zamknie usta? Jakiś sędzia? Jakiś prokuratorek? W życiu. W życiu. Nigdy na to nie pozwolę. A dzisiaj się sytuacja zmieniła. Sądy muszą bardzo uważać z uwagi na to, że pewne inne prawo weszło w życie już. Przepraszam, ale odnośnie tego prawa będziemy rozmawiać później. Proszę Państwa, przepraszam najmocniej, ale jestem trochę lekko przeziębiony, ale chciałem nagrać ten krótki film. Musicie Państwo zrozumieć, że ratunek jest tylko w drugiej RP. Jeżeli druga RP zajęłaby swoje miejsce tam, gdzie powinna być,
Bo trzecia RP nie istnieje. To jest coś, jakiś stwór korporacyjny, a właściwie to już korporacja, która nie przedstawia żadnej wartości. Ale to żadnej. To jest debilizm, jaki tylko może być. Największy. W skali od 1 do 100, no to 100 tutaj dam. Zobaczcie, Stonoga bardzo ładnie mówi. Podoba mi się to, co mówi, jak goń prześladuje Ziobro i całych tych pachołków, którzy tam tymi szabelkami wymachują, tylko że nie ma ostrza, tylko jest sama rękojeść. Proszę Państwa, idzie bardzo zły czas. Bardzo zły czas. Jeszcze jedno, przypadkiem niech się tam nikt nie szczypawkuje, bo trup będzie się gęsto ścielał. Ale też był taki komunikat, i to media polskie powiedziały, że jak nieboszczyk leży na ziemi, to się nic nie dzieje strasznego. No właśnie. Nic się strasznego nie dzieje. A zobaczcie, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy, że będziemy płacić gigantyczne odszkodowanie Ukraińcom. Sprawa trafiła do Brukseli. Przyłożą nam ileś tam przed miliardów. I co? Nadal się kocha potajemnie Andrzej Duda z tym drugim pajacem? Niech się kochają, tylko nie wiadomo, jak blisko sobą są, ale widzę, że bardzo blisko. Jeden drugiego tam obmasuje. Bo to było widoczne na filmie nawet. Było na filmie widoczne, jak się macali. A ten mu jeszcze dał orła białego. Proszę Państwa, może na dzisiaj tyle, a Wy macie dużo do zastanowienia się. I jeszcze jedno. Chcemy, aby naród się zaczął składać i wspierać drugą RP, kancelarię prezydenta. Środki są nam w tej chwili potrzebne, olbrzymie środki finansowe, niewyobrażalne, bo to, co robi kancelaria, to jeszcze nikt nie zrobił w Polsce nigdy i tego nie dokona, bo nie mają żadnych możliwości. Prezydent ma wszelkie możliwości i to robimy, ale to są potrzebne pieniądze. Jest na naszej stronie konto, prosimy o jakieś dary finansowe. Nie muszą to być duże, bo ja wiem, że jest bardzo ciężko i wiem, że będzie jeszcze gorzej. Dlatego apeluję do narodu polskiego. Wspomagajcie drugą RP finansowo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.